profesorze, drodzy profesorowie, drodzy studenci, pierwszy wykład to zawsze jest coś, do czego się warto dobrze przygotować i zobaczyć, co dzisiaj może ten temat powiedzieć, na ile on może być aktualny. I zacznę od tego, że kiedy zaprosił mnie wasz dyrektor, ksiądz dr Jacek Uliasz, to sięgnąłem do dokumentów, które mamy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I otóż tam zobaczyłem, że on wcześniej skończył Politechnikę Rzeszowską, czyli to jest jego alma mater w latach 81-86, a dopiero potem poszedł do seminarium duchownym w Przemyślu. Do nas trafił i ukończył magisterium 25 października 1994. I tu jest moje pytanie, czy ksiądz rektor pamiętał tę datę? Magisterium. To się przyda, ten wykład. Obronę prowadził ksiądz dziekan Anselm Weiss. Natomiast bardzo ciekawe to w przyszłości dla tych, którzy będą sprawować różne funkcje kościelne, jest prośba świętej pamięci, niestety, bo byliśmy w tym roku na pogrzebie biskupa Wacława Świeżewskiego, do naszego dziekana Hugolina Lankamera właśnie w sprawie księdza Jacka Uliasza, o którym napisał tak: proszę o to, aby go dopuścić do egzaminu magisterskiego, a może dalej. Znak zapytania. Tyle jest dokumentu. A może dalej. Ja się bardzo cieszę, że przy stuleciu odkrywamy te rzeczy i ksiądz napisał magisterium homilia dialogiczna w publikacjach Biblioteki Kaznodziejskiej i to też u naszego profesora księdza doktora Jana Pracza, którego znam osobiście, pochodzi z mojej diecezji, tak więc to wypisałem i ksiądz miał dyplom numer 8074 i chciałbym się na chwilę w ramach wstępu cofnąć do numeru 4364, czyli prawie 4000 wcześniej. Mówię o kanclerzu tej uczelni, mówię o arcybiskupie Mieczysławie Mokrzyckim, który taki dyplom uzyskał właśnie 23 lutego 1988 roku. I cieszę się, bo rzeczywiście, kiedy patrzę się na starania o pierwszy temat magisterski, to były formuły błogosławień ślubnych w księgach Starego Testamentu, potem zamieniony na islam, a chrześcijaństwo w polskiej literaturze u naszego nieodżałowanego profesora Mariana Ruseckiego, to rzeczywiście, kiedy sięgamy i patrzymy się, co mamy w tych skarbcach stuletniej historii, i sam fakt, że mieliśmy takie błogosławieństwo i wierzę mocno, że mamy je dalej, znaczy między księdzem arcybiskupem i księdzem dyrektorem te 4000 księży dobrze wykształconych, znaczy to odkrywamy, będąc gdzieś za granicą, gdzie zawsze mówię o polskim księdzu, że to jest ksiądz dobrze wykształcony, przygotowany i tylko Bogu dzięki składamy. I teraz przejdę do tematu. Chciałbym zacząć, pokażę trzy postacie, które dotkną, odkryją tą tajemnicę stulecia Bożej opatrzności. To chciałbym zwrócić uwagę i spróbować wprowadzić w odpowiedź, co to jest opatrzność Boża. Co to jest prowidencja Dei? Co to jest coś, co mamy zawarte i w katechizmie, i w innych dokumentach? Otóż opatrzność Boża to jest rządzenie, przez które Bóg z miłością i mądrością, tak mamy w katechizmie Kościoła, numer 321, prowadzi wszystkie stworzenia do ostatecznego celu.